granat na ławce przy postoju taksówek w Szklarskiej Porębie. Głos w sprawie oświaty zabrali dzisiaj jeleniogórscy uczniowie. Najprawdopodobniej firma Alpinus będzie głównym inwestorem wyciągu na kopę w Karpaczu. Informacje poprowadzi Izabela Buczel. Dzień dobry Państwu. Niecodziennego odkrycia dokonali dzisiaj w godzinach porannych taksówkarze w Szklarskiej Porębie. Nieopodal swoich samochodów natrafili na granat. Dzisiaj około godziny 10 rano taksówkarze w Szklarskiej Porębie znaleźli granat. Na ładunek natrafili na jednej z ławek znajdujących się na placu tuż koło postoju taksówek. Mówili, że leży granat na ławce, tylko że ja podeszłem, zobaczyłem, czy jest zabezpieczony. No jest zabezpieczony, zadzwoniliśmy na policję. Policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia, natychmiast zabezpieczyła teren, po czym zawiadomiła saperów w Świętoszowie. Niestety do tej pory specjalistom od ładunków wybuchowych nie udało się dojechać. Głos młodzieży w oświacie. Pod takim hasłem Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała dzisiaj debatę, na której uczniowie podzielili się z dorosłymi spostrzeżeniami dotyczącymi wdrażania reformy systemu oświaty. Młodzież z jeleniogórskich szkół ma nie najlepsze zdanie o wprowadzanej w życie od 1 września reformie systemu oświaty. Nic dziwnego, skoro jak twierdzą uczniowie, w najmniejszym stopniu nie są informowani przez dorosłych o założeniach, które reforma z sobą niesie. To nie może być tak, że oni sobie coś ustalą, a my o tym nic nie będziemy wiedzieć. Tak jest dotychczas na przykład z reformą oświaty. Wszyscy wiemy, że jest podstawówka, gimnazjum i szkoła średnia bądź zawodowa. Natomiast nie wiemy, czego tak naprawdę będą uczyć w tych szkołach, na co będą zwracać uwagę i jakie będzie ocenianie przede wszystkim. Głos młodzieży w sprawie oświaty mogli wysłuchać, a zarazem ustosunkować się do niego przedstawiciele kuratorium dolnośląskiego, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze oraz dyrektorzy szkół. Nowy wyciąg narciarski na kopie wraz ze sztucznym dośnieżeniem oddany zostanie do użytku nie jak wcześniej zapowiadano w połowie listopada, ale niestety miesiąc później. O powodach przesunięcia terminu Katarzyna Torba. Wszystko wskazuje na to, że inauguracja nowego sezonu zimowego w Karpaczu zaplanowana na 15 listopada odbędzie się z miesięcznym opóźnieniem. Oddanie do użytku nowego wyciągu narciarskiego na kopie wraz ze sztucznym dośnieżaniem przesunięto na drugą połowę grudnia. Ten poślizg wynik z wiadomych spraw, z wiadomego tematu, w związku z tym, że wycofał się nasz inwestor strategiczny, pan Debre z Czech. Na szczęście inwestycja, którą wykonano już w 70%, nie została przerwana, a Urząd Miasta niezwłocznie rozpoczął poszukiwania nowego inwestora. Kto nim zostanie, wiadomo będzie jutro. Wiele jednak wskazuje na to, że duży udział w karpackiej kolei linowej przypadnie firmie Alpinus. Problemy pracodawców oraz przedsiębiorcy w lobbingu subregionu jeleniogórskiego. Z takimi tematami mogli zapoznać się dzisiaj uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Federację Pracodawców Polski Południowo-Zachodniej i Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze. W spotkaniu zorganizowanym przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej oraz Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze oprócz samych zainteresowanych wzięli udział m.in. przedstawiciele jeleniogórskich władz powiatowych ze starostą jeleniogórskim Ryszardem Brolem na czele, a także parlamentarzyści, samorządowcy Sejmiku Dolnośląskiego oraz wiele innych osób reprezentujących instytucje, dla których nie bez znaczenia pozostają problemy i działania miejscowych pracodawców. Spotkanie ma posłużyć m.in. utworzeniu aktywnego lobbingu prowadzonego przez pracodawców na rzecz subregionu jeleniogórskiego oraz m.in. usprawnić przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a urzędami pracy, co może przyczynić się do lepszego zwalczania bezrobocia w dawnym województwie jeleniogórskim. W minioną sobotę w lasach w okolicy Rząśnika myśliwi z obwodu wrocławskiego odsłonili granitowy obelisk poświęcony zmarłym myśliwym zasłużonym dla Związku Łowieckiego. O szczegółach Artur Zakrzewski. Obelisk poświęcony zmarłym myśliwym ufundowali członkowie koła łowieckiego gwardia z obwodu wrocławskiego. Granitowy obelisk poświęcił ksiądz dr Andrzej Bokiej, a w uroczystościach jego odsłonięcia wzięły udział wdowy po zmarłych myśliwych, władze Polskiego Związku Łowieckiego oraz kierownictwo Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Obelisk usytuowany został w lesie w okolicach Rząśnika, gdzie znajdują się tereny łowieckie zasłużonego dla łowiectwa dolnośląskiego policyjnego koła gwardia. Pomimo tego, że mamy jeszcze jesienną aurę, postanowiliśmy zająć się dzisiaj zimowym tematem, a wszystko za sprawą śniegu, który pokrył już nasze góry. 10-centymetrowa warstwa śniegu zalega od wczoraj w górnej części Karkonoszy. Na Śnieżce dzisiaj rano słup krtęci wskazywał 6 stopni poniżej zera, po południu niewiele więcej. Według GoProwców w związku z taką pogodą ruch na szlakach turystycznych zmalał.
na szlakach jest trudno, ponieważ jest to cienka warstwa tego śniegu, jest to wszystko przykryte, więc bardzo łatwo można ulec kontuzji, skręcenia nogi, czy też no, wywrotki i jakichś tam siniaków no, w innych miejscach. Śnieg na najwyższym szczycie Karkonoszy pojawił się już 2 tygodnie temu. Wczorajsze opady są jednak pierwszymi, które pokryły niemalże całe pasmo Sudetów. I jeszcze kilka słów o jutrzejszej pogodzie. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Rano i nocą silne zamglenia. Temperatura od 6 stopni w Szklarskiej Porębie do 9 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od minus 6 do minus 2 stopni. Wiatr słaby, zmienny, w górach silny, północny. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 17 w Jeleniej Górze wynosiło 1006 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne obojętne. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro o stałej porze. Do zobaczenia.